Witam Państwa. Nie widzieliśmy się długo, ale wyż rosyjski, proszę Państwa, ciągle pilnuje u nas bezdeszczowej, ciepłej pogody, bo napływa z południowego wschodu ciepłe powietrze zwrotnikowe. Ale ktoś powie, no jak to, mgła, mrzawka, a tutaj wyż rosyjski pilnuje. Coś tu nie tak, to proszę, drugi rysunek. Proszę Państwa, no noce są już bardzo długie, wychładza się powietrze coraz bardziej i przy ziemnej warstwie powietrza do 100 metrów wysokości skrapla się para wodna. Kropelki pary wody to jest mrzawka i mgła. Jak ktoś leciał samolotem, to wie, że to tak samo wygląda. Jesteśmy we mgle, a to są chmury. Gdybyśmy się wznieśli na Babią Górę, gdyby Babia Góra była w Liczkowie na przykład, byłoby fajnie, nie? Na lato byśmy mogli jeździć, to byśmy zobaczyli, że jesteśmy ponad tą mgłą. Ta mgła jest tylko w niższej warstwie atmosfery. Mgła radiacyjna i inaczej również inwersyjna, bo tu jest zimniej i tam cieplej. O, i to takie zjawisko i to niestety nie wiadomo, czy się nie utrzyma cały dzień. I mimo, że wyż rosyjski pilnuje napływu zwrotnikowego powietrza, to już niestety nocy są za chłodne i za długie. A teraz zobaczmy, co się stanie we wtorek. O, widzicie Państwo? We wtorek diametralnie się sytuacja zmieni. Wyż się odsunie, niż skandynawski zacznie działać i będzie wiało z zachodu. Czyli spodziewane są opady. Opady. Do wtorku mamy ten wyż rosyjski. On nas będzie pilnował od wtorku, niż skandynawski zacznie działać, wiatr się zmieni na zachodni, będą opady deszczu, no i się trochę ochłodzi, ale jeszcze nie tak bardzo. Nie będzie już temperatury dwucyfrowej, 14-15, tak jak teraz, w ten weekend, ale będzie 8-9 i przymrozków nie będzie. No bak jest zachmurzenie. Ja bym chciał z Państwa zaprosić na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Patrzcie Państwo, jak tam jest pięknie. U nas też jest piękna jesień, a na Jurze dochodzą dwie barwy dodatkowe. Żółte, niektóre zielone, iglaste zielone, ale buki czerwone. Niebieskie niebo to u nas też było, ale jeszcze biel skałba piennych. Przepięknie. Jakby trasa Państwa gdzieś na ten weekend długi wiodła przez okolice Krakowa Częstochowy, to wstąpcie do Ojcowskiego Parku Narodowego. To są zdjęcia jesienne właśnie z Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziękuję.